Dzień dobry kochani, witam was serdecznie na moim kanale i zapraszam was dzisiaj na unboxing paczuszki z Avon. To jest takie większe nieco zamówienie niż zazwyczaj, większa paczuszka. Także już się zabieram za otwieranie, jeszcze nie otworzyłam paczusi. Tak wygląda moje zamówienie. Może przejdziemy najpierw, w sumie nie wiem od czego zacząć, od spełnienia warunku, ponieważ jeżeli zamówiło się zakupy, te wszystkie za 150 zł, to jeszcze trzeba było dokupić jeden bestseller i dostawało się za 4,99 takie masełko do ciała oraz maskę do twarzy. Radiance Ritual, nie miałam jeszcze tych produktów, więc stwierdziłam, że i tak kupuję dużo, więc skuszę się. Teraz klientka zamówiła krem A New Skin Renewing Gold Emulsion, czyli to jest taka emulsja na noc. Okej, odmładzająca, coś takiego prawdopodobnie. I to są właściwie już produkty dla mnie. Zamówiłam żel. Miałam go w mniejszej wersji. To był żel antybakteryjny i ten właśnie też jest antybakteryjny, tylko nie 100, 250 ml w świetnej cenie, bo 8,99. A ja dezynfekuję klamki, telefony, co tam jeszcze, laptop i takie różne rzeczy, więc stwierdziłam, że bardzo, bardzo chcę to. Podobnie spray. Również zawierający alkohol. To jest 64% alkoholu. Jak widzicie, bardzo prosty skład alkoholu. Alkohol, denaturat, woda i gliceryna, żeby właśnie nie wysuszyć. Tutaj skład jest troszeczkę bogatszy. Właśnie po to, żeby nie wysuszać rąk. I ten żel nie wysuszał rąk. Tutaj jest taki... woda micelarna z olejkiem, jak widzicie, jak się wymiesza, to jest taki płyn jakby dwufazowy, coś takiego. Tak, taki dwufazowy jakby płyn. Tutaj zostaje olejek, trzeba wymieszać. I po prostu jego, nim się zmywa makijaż. Nie miałam go jeszcze, ale słyszałam, że ma dobre opinie, więc chętnie go wypróbuję. Tutaj z Focusa zamówiłam wodę perfumowaną, właściwie wodę toaletową Black Suede Tap. I to jest woda o pojemności 125 ml, kosztowała 29,99. I niechcący uszkodziłam pudełko, no trudno. Tak wygląda opakowanie i zaraz... przyjemnie się przelewa, ten dźwięk jest taki miły. Odpuścimy trochę, żeby alkohol wywietrzył. Ja już mam jedne perfumy. Piękny zapach. Daje alkoholem, czymś świeżym i tak jakby drzewem sandałowym. Wprawdzie nie wypróbuję dzisiaj tego zapachu na mojej skórze, ale uważam, że zapach bardzo ładny. Kolejną rzeczą jest krem. To jest krem taki 3 w 1 do rąk, łokci i stóp z masłem shea. Ja już go miałam, bardzo piękny, mocny zapach masła shea. Niestety za dużo mi nie zrobił, ale stwierdziłam, że chcę go. Cudownie pachnie, że chcę go po prostu chociażby dla zapachu. A może mi coś zrobi? Jednak coś pomoże nawilży. Bo on jest taki trochę lepki. Dosyć mocno pachnie, ale pachnie naprawdę ślicznie. Ja go stosowałam na noc i zakładałam jeszcze skarpetki. Tutaj jest nowość. To jest mydło. Nie czuję przez opakowanie zapachu, więc możliwe, że będzie delikatne. Z węglem.
Czyli mydełko do twarzy, beztłuszczowa formuła, oczyszczające, testowane dermatologicznie. Do mycia twarzy i ciała. Nie myję, nie mam zwyczaju myć twarzy mydłem. Natomiast to chętnie przetestuję, aczkolwiek prędzej to mydło może iść do rąk. Natomiast kilka dni potestuję faktycznie, jak się umiewa moja skóra po mydle i ewentualnie, jeżeli coś mi się nie spodoba, to po prostu będę używała pianki. Chociaż pianka też ściąga mi skórę. Ponieważ ten krem jest już wyprzedawany i mimo, że mam jeszcze jedną sztukę, zamówiłam zapas. Krem Planet Spa Aromaterapii z eukaliptusem chińskim i olejkiem eterycznym z mięty. Niestety już właśnie jest na wyprzedaży ten krem. Wszystko co dobre jest czasami wyprzedawane albo znika na jakiś czas, to też się zdarza. No i ja stwierdziłam, nie będę czekać, aż znowu mi ucieknie, tak jak na przykład bransoletki z Avonu, czy... Głównie uciekała mi biżuteria. Następną rzeczą to jest taki błyszczyk do ust o odcieniu Natural Libre. To jest taki błyszczyk, ma bodajże w składzie jakieś olejki, bo... No tutaj będzie kiepsko zobaczyć ten skład. Zobaczcie. Ale on ma prawdopodobnie jakieś olejki w składzie. Z tego względu, że jest taki nawilżający, tak otula przyjemnie te usta. Tak, są. Widzę tutaj olejki. W składzie właśnie miałam już go. I miałam go po prostu za długo i on mi się tak jakby przeterminował, więc wywaliłam tamten błyszczyk. Kupiłam sobie na wyprzedaży taki sam, właśnie żeby go mieć, bo sprawdza mi się dobrze z tego względu, że usta są przyjemnie tak odżywione, nawilżone i przy okazji jest ładny kolor. Kolejną rzeczą jest tusz 5-in-1 i to jest właśnie bestseller, który zamówiłam. I ten tusz jest dla mnie, ja go nie otwieram, nie używam, ponieważ on będzie szedł do moich zapasów. Jak wykończę tusz Euphoric, to wtedy wezmę się za ten. I ten tusz wygląda w ten sposób. Bardzo dobrze mi się sprawdził. Kupiłam go jeszcze raz. Ostatnie rzeczy, jakie tutaj mam, to są próbki. I tutaj jest Avon Ultra Matte Nude Suede, jeden z moich ulubionych odcieni nude. Nie mam pojęcia, czemu mi ta kamera tak świruje i bluruje wszystko. Ultra Creamy w odcieniu Bronze Treasure. Wygląda w ten sposób. Zamawiałam już te próbki, więc jeżeli chcecie zobaczyć odcienie, to obejrzyjcie inne unboxingi i po prostu gdzieś się przewijają te próbki. Ja dzisiaj na swoich dłoniach próbek nie robię. Ultra Creamy w odcieniu Iced Coffee. Ten odcień wygląda w ten sposób. Również piękny taki róż z brązem. Ja uwielbiam ten odcień, dlatego zamówiłam. I to jest również Ultra Creamy. Też Bronze Treasure. Też taki sam odcień. Fakturka. I tutaj są również próbeczki. Attraction Game dla niej i dla niego. Tak samo nie będę smarowała sobie dłoni, a po prostu otworzę i powącham. Właśnie tak, że tak powiem, z daleka na tej próbówce.
Osobiście ten zapach kojarzy mi się z zapachem malin, jakichś owoców leśnych, jeżyn, wanilii. Możliwe, że jest tu coś z ambrą i drewną, ale czy ja to czuję gorzką czekoladę, raczej bym nie powiedziała. Jeszcze sprawdzę raz. No, jednak czuć trochę jak gorzką czekoladę, ale taką owocową właśnie. I właśnie coś takiego jakby wanilia, aczkolwiek może mi się wydawać. Może to jest faktycznie gorzka czekolada i ten akord, aczkolwiek ten akord hipnotyk może też być z wanilią, bo czemu nie? Następna próbeczka to jest Attraction Game dla niego. Nie ma jak mój kotek, który się wierci zawsze, kiedy nie potrzeba. I ten zapach jest dosyć mocny, żeby nie powiedzieć śmierdzący, ale mi się nie podoba. Tu jest pieprz, kardamon, gorzka czekolada i też właśnie ten akord hipnotik. Jak dla mnie strasznie mocny, specyficzny. Ale te nuty zapachowe nie pachną dobrze ze sobą. I już ostatnimi rzeczami poza tymi produktami jest katalog oraz fokus. Jeszcze szybciutko Wam pokażę, co zamówiłam z Allegro. Tutaj są takie podgrzewacze o zapachu lawendy. Ich jest 18 sztuk. Z Bisponu i tutaj zamówiłam jeszcze świecę, również o zapachu lawendy z Bisponu. Ona ma się palić do 75 godzin. Kochani, w tym filmiku to wszystko. Jeżeli Wam się podobało, zostawiacie łapki w górę i komentarze. I żeby nie pominąć moich następnych filmików, zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału. Do usłyszenia w kolejnym filmiku. Pa!